Cześć, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na taki krótki filmik uzupełniający do recenzji mikrofonu Razer Siren, czyli tego właśnie urządzenia, które w testach oczywiście wypadło bardzo dobrze. Chwaliłem jego zalety, natomiast narzekałem na wysoką cenę i również Wy też zwracaliście uwagę, że cena tego urządzenia jest po prostu zaporowa. Natomiast widzę, że powoli w tym temacie robi się troszeczkę lepiej. Jak pamiętacie, oficjalna cena na Razer Store to 212 euro za sam mikrofon podstawowy, do tego po 50 euro za shark mount, czyli koszyk antywstrząsowy, i 50 euro za pop filtr, czyli kolejne 200 zł raz i drugi. Więc robi się kwota już niebagatelna. Natomiast mikrofon sam wyceniony na 220 euro, przeliczając na złotówki bezpośrednio ponad 880 zł, prawie 900, tak więc nie mało. Natomiast rzućcie teraz okiem na oferty, które znalazłem w internecie. Powiem Wam, że wygląda to już o wiele lepiej niż te 900 zł. Rzućcie okiem na chociażby te oferty. Oferta z Allegro 729,99, czyli już dużo lepiej niż 900. Natomiast oficjalna cena, jak widzicie, 219,99 euro. Ale co jeszcze fajnego, natrafiłem na sklep Sferis, gdzie mamy ten mikrofon za jedyne, powiedzmy, 699 zł, czyli już cena naprawdę przyzwoita. Niecałe 700 to już nie 900 zł. 200 zł różnicy dla wielu osób to jest naprawdę duża kwota. Tak więc myślę, że jeśli ten mikrofon stanie sobie jeszcze do 650, nawet 600, wtedy będzie to już zakup super opłacalny w stosunku do możliwości, do jakości wykonania. Naprawdę świetna rzecz. No i pamiętajcie, żeby nie porównywać z podstawowym Blue Yeti, ponieważ Blue Yeti nagrywa tylko w 16 bitach w 56 kHz. Natomiast parametry mikrofonu Razer Siren odpowiadają już bardziej mikrofonom Blue Yeti Studio czy Blue Yeti Pro, czyli mamy tutaj 24 bity i 192 kHz, więc dźwięk już typowo studyjnej jakości i mikrofon również cechami, opcjami jest bardzo zbliżony do tych wyższych modeli Blue Yeti. Tak więc myślę, że dobra wiadomość dla osób, które rozglądają się za tym mikrofonem, które chcą go kupić, jeśli nagrywacie dużo filmów, czy jakieś podcasty, czy gameplaye, cokolwiek na YouTube'a, czy po prostu inne działalności, gdzie potrzebujecie mikrofonu, wtedy naprawdę polecam ten mikrofon. Macie też link do pełnej recenzji tutaj w tym filmiku. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia, do przypomnienia sobie, jeśli interesuje Was dokładna, szczegółowa recenzja tego modelu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam także na inne filmy i pozdrawiam Was. Cześć!